kosmiczna energia będzie nas tam regenerować. Chlebek bananowy, bo mamy tutaj już takie... Zaoferowała 5% rabatu na hasło Terasfera. Skąd pieniądze na podróże? Halo, witajcie na kanale Terasfera. Cześć! My w zimowej aurze, chociaż tak. Nie jest tak źle, bo jest około 10 stopni. 9. 9. 8 może. Coraz niżej, coraz Ale ostatnio niżej. Mieliśmy 16, więc nie było tak źle, bo dawno to były rekordowe temperatury w Sylwestra. No, 16,5 stopnia w Londynie dokładnie. Była rekordowa temperatura. No już chyba Także nie było Anglia takiej... rozpieszcza nas w tym roku ciepłem. No ciekawe, jaki będzie styczeń, może popadać. Mam nadzieję, troszkę śniegu. Może trochę śniegu. Dokładnie. A my jesteśmy w okolicach Avebury i przyjechaliśmy tutaj, bo jest tutaj dużo... Górek, kopców, pagórków, kopców, kręgów z epoki monolitu. Tajemniczych kamieni. Jest tu bardzo ciekawa okolica. Tak, podobno jest tutaj taka kosmiczna energia. I przebywając tutaj, można tą energią się pozytywnie naładować. Ludzie się ładujemy. Po pobycie tutaj tak wyjeżdżają zdrowsi, młodsi, piękniejsi. No, to coś dla nas. Więc my sobie takie postanowiliśmy zrobić spa. Tak. Będziemy spać, kosmiczne energia... spa. Kosmiczna energia będzie nas tam regenerować. Tak, w ogóle znajdujemy się około 30 km od Stonehenge i ta historia tutaj troszeczkę jest powiązana. Aczkolwiek tutaj te kręgi w tej okolicy powstały wcześniej niż w Stonehenge, a piramidy w Egipcie powstały 1000 lat później, także wyobraźcie sobie, jakie to wszystko jest tutaj stare. Tak. Zrobimy o tym pewnie oddzielny odcinek, bo... Nie, na 100% zrobimy. Bo jest oddzielny. Tego dosyć sporo, żeby po prostu poznać tą historię i przejść się tam, pokazać wam to wszystko. No, my dzisiaj będziemy już uciekać do kampera i chyba sobie spędzimy już popołudnie tam w środku. A później sobie połazimy. Kopiec ten, który widzicie za mną, nazywa się Sideburn Hill. Został utworzony 2300 lat temu. Jest to największy kopiec w Europie, ma 30 metrów wysokości. I w ogóle kiedyś archeolodzy próbowali się dowiedzieć, czy coś może jest w środku i... Wykopali 3 tunele przez ten kopiec, ale niestety nic nie znaleziono. Także no, cały kopiec został usypany ludzkimi rękoma tutaj z okolicznych kamieni, bo w ogóle cała ziemia tutaj jest pokryta takimi białymi, wapiennymi kamykami. Także jakby tutaj troszeczkę tylko szpadlem ruszył, to by zaraz było po prostu biało. Z tego słynie tutaj ta okolica zresztą. No i to właśnie początek tego wszystkiego tutaj w tych okolicach, bo będziemy zwiedzali coraz więcej takich rzeczy ciekawych, starych. Cała historia wokół tutaj tych wszystkich budowli jest taka ciekawa, bo do końca naukowcy do tej pory nie wiedzą, do czego to wszystko służyło, do czego służyły te kopce, te kręgi, które zobaczycie niedługo. No, także mnie to bardzo ciekawi i będziemy zgłębiali temat. Będziemy się tym wszystkim z wami dzielili. A teraz idziemy na popołudniową kawusię, tak kochanie? Tak. Taką miejscówkę znaleźliśmy na noc. Tu stoi nasz ciapek. Tu mamy towarzystwo sąsiadów. Jeszcze ich nie zapoznaliśmy, ale wypadałoby się zapoznać. Pewnie pójdziemy się przywitać.
taka tradycja jest van liferów, słuchajcie, że zawsze jak się staje w miejscu, to się wita z sąsiadami. Wtedy się robi taka fajna relacja, jeden na drugiego uważa. W sensie, jak tego jednego nie ma, to uważa na jego cały domek. No także tak. Myślałam, że uważa na niego, jak go nie ma. Nie. W sensie, żeby się troszczyć o jego gospodarstwo domowe, że tak powiem. No, trochę tutaj taka ulica jest, ale podobno jest tu cicho w nocy. No, dobra, także idziemy się zagrzać. Sezamie, otwórz się, mamy teraz tyle alarmów i wszystkich lokerów, blokerów. Odblokowany? Chyba tak. No, do tej popołudniowej kawusi postanowiliśmy zrobić ciasto. To znaczy taki chlebek bananowy, bo mamy tutaj już takie dwa nie pierwszej świeżości banany. A takie właśnie... Wygląda jak rewolwerowiec. Takie właśnie najlepiej się nadają do tego, bo muszą być takie mocniej dojrzałe. Więc no co? Zabieramy się do roboty. Jajko będzie do tego potrzebne, cukier, mąka, masło, no i co? Soda jeszcze chyba. No i to wszystko. Bardzo prosty przepis, słuchajcie. Nie trzeba w ogóle mieć miksera do tego. My, jak się okazało, nie mamy nawet miski do zakręcenia ciasta, więc ciasto będziemy kręcić w garnku. No i dobrze. Tak. Trzeba sobie radzić. Ale to nie jest taki zwykły garnek, bo ten garnek był na szczycie Snowdonu, także... A, no tak, przynajmniej to... Zdobył Snowdon, także... Paweł go tam wtargał, kurde, na sam szczyt. Ale dzięki temu mieliśmy jedzenie chociaż. Dokładnie. Zabieramy się do roboty. Paweł tam już odstawia kamerkę, bo ty będziesz tutaj ubijał jajka z cukrem. A, dobra, no ja to lubię jajka ubijać. Nie wiem czym, chyba widelcem. No ale tak jak mówiłam, bez miksera, także... Bez miksera, będzie bez miksera. Zostańcie z nami, tak. Czy nam się to uda zrobić, zobaczymy. Uda się. To co, masełko włożę, żeby się rozpuściło. Gdzieś gram masła. To będzie takie w sumie ciasto, jak moja babcia robiła, taki ucieraniec. No. Miejsce takim, pamiętam, taką robiła taką łyżką, taką okrągłą. Myślisz, że wodę już można wstawiać, że tak szybko to ciasto nie, się zrobi? Nie, bo ciasto będzie się musiało chwilę piec. No to może już piekarnik trzeba podgrzewać. Tak, piekarnik zaraz włączę. Dobra, no nie przyglądaj się tak. Muszę sprawdzać, czy to dobrze robisz. Dobra, to ja się biorę za banany. Nie, wiesz co, muszę to zrobić widelcem, bo to ma być ubite. No tak, tak, tak ubite, na piankę. No, no to właśnie. Boję się o garnek. No, nie tak go. No ja bym to lepiej w misce chyba mi to było robić tutaj. Tak? Mhm. No to lecz. 100%. Bo się boję o tą tonę. Słuchajcie, chyba ubrudzimy wszystkie naczynia dzisiaj. Ale mam nadzieję, że przynajmniej jakieś ciasto z tego wyjdzie. Miejsce od razu się lepiej robi. A banana, słuchajcie, po prostu rozgniatamy widelcem. Ja obijam jajka. A ja? Jak będą jakieś drobne kawałki, to nie ma problemu. Nie musi on być tak bardzo... No dokładnie, jak nie wyjdzie, żeby był gładki, to będzie taki Nie, styl. No będą po prostu kawałki banana w cieście, no normalna rzecz. Normalna rzecz. W cieście z bananami. Jak może być w cieście z bananami? Nie być banana. Nie być bananów. No, muszą być banany. W ogóle jak wam święta minęły i Sylwester, pomalowaliście trochę? Napiszcie coś tam w komentarzach. No. A odnośnie ostatniego naszego odcinka i pneumatycznego zawieszenia, to firma MTT System zaoferowała 5% rabatu na hasło Terasfera do końca marca. Także tak, słuchajcie, jeżeli chcielibyście skorzystać, to macie jeszcze 3 miesiące. Tak, hasło Terasfera, 5% zniżki i można zakładać poduchy. Ja już sobie tutaj wypoziomowałem. Wana stoi tutaj na parkingu, ale tak jednym kołem trochę wjechałem na krawężnik i troszkę był tak... Z jednej strony wyżej, ale podniosłem sobie go całego, lewą stronę opuściłem i fajnie. No może na jakichś takich dużych nierównościach to nie zadziała, wtedy trzeba użyć najazdno. Piękne to, zrobiłeś kogiel mogiel normalny, elegancki. A? Myślę tak, że tu w ogóle piany nie ma, że sam cukier.
Te kurde trzepy już trzepy chyba. Czekaj, jeszcze dodam tutaj mąkę. Dobra, to teraz mieszamy mąkę. Już tutaj wlać jajko. Mąkę z sodą oczyszczoną. Wrzucisz tutaj jajko? Tak. Teraz musimy się skupić, żeby wymieszać składniki. Jakiś alarm się włączył. No, trzeba zobaczyć, czy to nie u sąsiadów. No to trzeba być czujnym. Włączył, czekaj, pójdę zobaczyć. Okej. Okay. Sorki. No, wszystko ok. Przybiegła dziewczyna i wyłączyła. Mhm. No, już wszystko sobie. Ale warto wyjść i zwrócić uwagę na jakieś takie rzeczy. No dobra, to dobra, teraz to co? Teraz z tą łychą, tak? O, tą łychą, ja ją oblizałam. Ją oblizałaś? Tylko my będziemy jedli to ciasto. Okej. Okay. No także nikt niestety nie będzie zaproszony na to ciasto, sorry. Monika tak... oblizała łychę. Wy i tak zjecie wirtualnie z nami, więc... Dobra, to delikatnie mieszaj, a ja będę lała masło. Masło może być lekko ciepłe, ale nie gorące. Dobra, to musi wyjść papka. No dobrze, no wyjdzie papka, nie martw się, no to trzeba powolutku, nie? Mieszać składniki. No i teraz przerzucamy do keksówki, czyli takiej małej blaszki. No jak to wyszło? No powiem ci, że tak porcja akurat. Ja to tak na oko w sumie robiłam. Jak to na oko? No tak. Trochę mąki, trochę cukru. Mam nadzieję, że nie wyjdzie za kalec. Jak wyjdzie za kalec, to znaczy, że źle ubiłeś. Jak zwykle, babcia winę. Nie to, że złe proporcje były, nie. Nie, proporcje nie, Paweł źle utarł. I źle ubił jajko, to najważniejsze. W ogóle słuchajcie, takie szpatułki możecie zaopatrzyć się podróżując właśnie kamperem, czy to na kemping, bo zobaczcie, można tym praktycznie wymyć naczynie. To są silikonowe? Tak, takie silikonowe po prostu do... Nie trzeba myć tego w sumie. Wyschnie, obskrobię się i zleci. No ale ile mniej wody potrzeba, żeby umyć to, niż jakby było całe uklejone. Mhm. Więc to jest taki dobry... Gadżet. Tak, dobry gadżet. Dobry gadżet, dobry zgarniacz. No bo nie wiem, jak to nazwać. Zamiast zareklamować jakiś dobry zmywak, to ty mówisz dobry gadżet, dobry zgarniacz. I zmywak niepotrzebny. No nie. Ej, kurczę, fajnie wygląda. Jak ten nasz piekarnik nagrzał się? No raczej tak. Dobra, to wstawiamy. No i teraz będzie musiała się popiec 40 minut. Nie za głęboko w sensie? No nie, na środku. No może tak, że coś tak. Dobra, ciasto się piecze. Teraz jeszcze 40 minut, więc zostańcie z nami. Zaraz będziemy konsumować. Trzymajcie kciuki, żeby nie wyszedł za kalec. No i wypijemy tą wirtualną kawkę i pogadamy sobie o różnych rzeczach, o naszych planach i tak dalej. Także nie odchodźcie. Piecze. Zapach się unosi. Paweł tutaj majstruje przy wybastu. Tak, słuchaj, gorąco. Tak sobie pomyślałem, że tak bardzo dużo ludzi obejrzało nasz film, jak montowałem wybasto, to chciałem tutaj zrobić taki szybki update, jak zmienić ustawienia wewnętrzne. Sam się dowiedziałem o tym od Ariela i Marleny. Oni mają profil na Instagramie, Majowe Podróże, także jak chcecie, możecie sobie zobaczyć. Teraz siedzą w Hiszpanii i bardzo im zazdroszczę. No ale cóż, słuchajcie, a więc sprawa wygląda tak, żeby wejść głębiej tutaj w to menu, to wciskamy tutaj ten przycisk z takim znaczkiem jakby tu takiego trybiku, czyli to jest wejście do menu, dwa razy go naciskamy, trzy razy, żeby wejść tutaj do takiej kudeczki i teraz w każdym chińskim wybasto kod jest 1, 6, potwierdzamy 8, 8. O, i teraz wchodzimy do menu. I teraz, jeżeli na najmniejszym trybie, jeżeli jest Wam za gorąco w wanie, to tutaj możemy zmniejszyć częstotliwość działania pompy paliwowej. Tu jest ustawione teraz minimum 1-2 Hz, ale możemy to zmniejszyć. O, teraz już wyszło z tego menu. Ale możemy to zmniejszyć
i wtedy będzie pompa wolniej pracowała i nie będzie się tak wanie nagrzewało. Także my na razie tego nie zmieniliśmy, ale na szczęście dzięki Arielowi już wiemy, jak to zrobić. Ale jeszcze jest tam ciekawa dalej opcja, wam tak szybko przelecę. No i tu mamy tą częstotliwość pompy paliwowej. To jest maksymalna częstotliwość. Dalej możemy sobie ustawić minimalną wartość pracy wiatraka. Jeszcze raz, jak dalej wejdziemy, to możemy zwiększyć albo zmniejszyć maksymalną prędkość wiatraku właśnie na wentylatorze, co też nam może pomóc ustabilizować temperaturę w wanie. No i tutaj wiadomo, że ustawia się instalację elektryczną, czyli my mamy 12 V, czyli mamy 12 V, ale tu też można zmienić na 24 V. Także tak to wygląda, słuchajcie. No na szewie to jest 5 kW i czasami jest po prostu... Jest za gorąco, tak, jak całą noc chodzi, to się czasami budziliśmy w nocy, w połowie nocy na przykład, było tak suche powietrze, że było aż za gorąco, także wydaje mi się, że w tym momencie lepiej zmniejszyć nawet może i obroty wiatraka. Ja bym spróbował zmniejszyć obroty wiatraka i zmniejszyć częstotliwość pompy. I wtedy będzie to powietrze trochę chłodniejsze i może będzie akurat takie, jakie być powinno. Na razie mamy tak gorącowanie, bo się ciasto piecze, jeszcze piekarnik tak nam tu nagrzał. Tak, jeszcze piekarnik, chyba zajrzę do niego po prostu. No ale urosło. Żeby nam nie wybuchło. No, piekarnik się przydaje, ja byłem trochę przeciwny, żeby go montować, ale... Jestem zadowolony, jak jeszcze czuję zapach ciasta, to się robi taka fajna, domowa atmosfera. No, także tyle na temat Webasta, no nie? No tak, wam tylko chciałem powiedzieć, ciasto się piecze, mówię, co będę siedział, nic nie mówił, lepiej coś powiedzieć. I nic nie robił. Czas włączyć wentylator. Tak, jeszcze wodę teraz. Żeby troszeczkę wyciągnął tego gorącego powietrza i... Robię kawkę, herbatkę, kto sobie życzy, czego się napijecie. Kawa czy herbata. Dzisiaj właśnie robimy taką wirtualną kawkę, bo co po niektórzy widzowie nas o to prosili, więc... Oj, nie do tego. No, podobno kobiety mają dobrą podzielność uwagi. A ty już zaczęłaś mówić i już tutaj nie wiesz, co masz już sypać. Już nie do tego kubka. Ostatnio nas prosił Kunegunda. Tak, pozdrawiamy pana Kunegundę z wirtualną kawką. Zapraszamy do wspólnego picia. Już parzymy. Naprawdę? Mamy ciasto! O nie! Co się stało? Troszkę się wsypiekło. Ale tylko tam z tyłu. No ja wiem, no bo to teraz już mamy dobre doświadczenie. Trzeba go przekręcać w połowie, bo tam jednak z tamtej strony gaz grzeje i się bardziej przypieka. Ale wyrosło. No, wyrosło, fajnie. Słuchajcie, wygląda. Nie jest zakalec. Urosło jak szalone. Bananowe ciacho, dobra, jemy. Wow. O, no ładne wyszło, muszę ci powiedzieć, nie? Tak, nie ma żadnego zakalca. Chyba dobrze kciuki trzymaliście. O Pawle nie powiesz, że dobrze ubił piankę, nie? Jakby było źle, to byś powiedziała, że źle. Nie, no wiesz, to wszystko dlatego, że tak dobrze dobrałam proporcje. No oko. No, super, wiesz? Nie. Jak to ciasto? Pyszne, naprawdę. Bardzo dobre. Takie jest fajne, wilgotne. Nie jest suche. Bardziej chlebkowe takie niż ciastowe. Mhm. Nie jest bardzo słodkie, ale fajne. Najważniejsze, że nie zakaleć. No i nawet najważniejsze, że można go zrobić bez żadnych specjalistycznych narzędzi. No, a pewnie tak się zastanawiacie, dlaczego ciągle siedzimy w tej zimnej Anglii. A czego to właśnie... nigdzie nie pojedziemy. Nie, no pojedziemy, ale nie w tym momencie, no bo pojawia się kolejne pytanie, skąd pieniądze na podróże? Dokładnie. No więc my już mamy taki upatentowany pomysł, czyli po prostu praca. Więc póki co... Opatentowany pomysł, no. Od 20 lat. Tak. Nie wiem, czy wy też macie taki pomysł. Jak macie lepsze, to dajcie znać. Ale no, my póki co pracujemy, odkładamy pieniążki, oszczędzamy i chcemy pojechać w jakąś taką dłuższą podróż, ale tak. Tego wam jeszcze nie zdradzimy. Jakbyście mieli jakieś pytania w związku z naszymi planami i nie tylko w związku może z budową kampera, może w związku ze Szkocją, może ktoś z was się wybiera i potrzebuje jakichś rad,
To chcielibyśmy zrobić może w przyszłym tygodniu takie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, więc jeżeli... Dokładnie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie podróżowania po Anglii, odnośnie van life'u w Anglii, odnośnie miejscówek, czy budowy kampera, tak jak już Monika mówiła, to... Tak, czy o to, jak nam się sprawdzają tutaj te wszystkie rzeczy w kamperze, bo tak staramy się czasami o tym wspominać, ale czy o jakichś rzeczach, które sobie tu jeszcze robimy ciągle, ale jeżeli coś pominęliśmy, a chcielibyście coś się dowiedzieć na jakiś temat, no to... Tak, to śmiało piszcie w komentarzach pytania, na wszystkie wasze pytania będziemy się starali odpowiedzieć właśnie za tydzień. Tak, nigdy jeszcze takiego czegoś nie robiliśmy, zawsze staramy się odpowiedzieć na wszystkie komentarze, ale no... Ale może czasami ktoś się krępuje zapytać o coś bardziej... Tak, takiego. Dużo też dostajemy maili czy jakichś takich wiadomości. No, nie wszyscy chcą to w komentarzach pisać, tak, także więc, możecie właśnie, no. Możecie nam na maila wysłać pytania, możecie na Instagramie, możecie na Facebooku. Tak, właśnie zapraszamy też na naszego Instagrama, bo no, tam dokładnie. Też trochę się dzieje, wrzucamy jakieś takie bardzo aktualne rzeczy. Czekamy na wasz odzew. Odnośnie Q&A. Dokładnie. A my tutaj się ładujemy. Kosmiczną, pozytywną. Kosmiczną energią. Z okolicznych kręgów. Tak, dokładnie. Może... Musimy się bardzo skupić, to może ta kosmiczna energia posprząta naszą kuchnię. Jakiś kosmita przyleci. Po tym cieście. Tak, no, pokażemy wam w odcinkach, jak tutaj to wygląda wszystko naokoło. Tak, tak. Jesteśmy na pewno mile zaskoczeni całym tutaj klimatem tego miejsca i w ogóle historyjkami różnymi. No i opowiemy wam, czy po prostu to działa. Czy dokładnie. Te legendy. W ogóle zapamiętajcie, jak teraz wyglądamy, bo podobno może odmłodniejemy. Może nas nie poznacie. Być taki Pawełek lat 6. I dopiero będzie wyglądał tak za kierownicą. Chciał? No chciałbym się cofnąć do tego do czasu. Do 6 lat? Tak, fajnie było w przedszkolu, w zerówce. Ojejku, dobra. Dobra, to za tydzień. Nie zdziwcie się, jak będziemy wyglądali jak 6-latki. No, także żegnamy się już dzisiaj, bo jeszcze trochę mamy pracy. Chyba jednak będziemy musieli sami pozmywać naczynia. No, fajnie było z wami sobie tak pobyć. Fajnie z wami pogotować, wypić kawkę. Dajcie znać, czy wam się też podobało. Dajcie łapkę w górę. Tak. No i subskrybujcie, jeżeli lubicie nasz kanał. Zapraszamy do subskrypcji, dokładnie. Jeśli nie lubicie, to nie subskrybujcie. Tylko jak lubicie. Trzymajcie się. Hejka. Hej.